Dzień dobry, cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, to jest podcast Słowo Miłości na dziś. Ja nazywam się Anna Antoniak i jesteś na moim kanale albo Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Kochani, jak widzicie, jak wiecie, być może niektórzy nie, są pierwszy raz, ale dzisiaj podcastu nie było o 6 rano, jest dopiero około godziny 10. Uwaga! I chciałam o tym opowiedzieć. Nie wiem jeszcze, jak nazwę ten podcast, ale tak wyszło. I tak czasami wychodzi. I wiecie co? Nawet dobrze, że tak wyszło. Dlatego, że w swojej książce Koniec odkładania, czas działania i kursie, bo kurs jest do tego, i do poniedziałku, dzisiaj jest sobota, masz jeszcze możliwość zakupić ten cały pakiet za 69 zł, 30% taniej, więc myślę, że warto. I tam jeden właśnie z części kursu jest właśnie, że podnieś się po porażce. Dlatego, że często jeżeli odnosimy jakąś porażkę na przeszkodzie, znaczy na drodze, którą idziemy i jest jakaś przeszkoda, to ludzie jakby rezygnują i już nie robią nic. Czy ja poniosłam porażkę? Nie, ja dzisiaj zrobiłam to świadomie, aczkolwiek mogłam to zrobić o godzinie 5 rano, dlatego że obudziłam się o 5 i po prostu nie miałam siły, żeby tego zrobić. Daję wam słowo, ja nie miałam siły. Nie miałam siły, nie chciało mi się i po prostu zamknęłam oczy i zasnęłam, obudziłam się w 9:30. Wyspałam się od nie wiem jakiego czasu, ponieważ byłam niewyspana od iluś dni, może od tygodnia, może od 2. Ostatni miesiąc mojego życia był bardzo trudny i bardzo intensywny i wydarzyło się w nim mega dużo przewrotnych rzeczy, działań i wczorajszy dzień był takim chyba apogeum tego wszystkiego, co się wydarzyło. Mimo tego, że był u mnie gość i jakby było naprawdę sympatycznie, to wiadomość, która przyszła po południu, jakby całkowicie mnie potrząsnęła mną. I jak pojechał już gość, to ja po prostu położyłam się na łóżko i włączyłam sobie tylko uwielbienie i leżałam. Musiałam się wyciszyć mega bardzo, bo to wszystko, co się działo i ta wczorajsza wiadomość była dla mnie kompletnie za dużo na jeden dzień, na jedną głowę i na ten ostatni czas. Więc wyobraźcie sobie potem, jak leżałam i o 11 w nocy jeszcze słuchałam uwielbienia i słuchałam, to ja po prostu zasnęłam i obudziłam się po 1:00. Także poszłam tylko do łazienki, umyłam się i poszłam dalej spać i obudziłam się o 5:00. No i miałam nagrać podcast, żebyście mieli go o 6:00, ale zamknęłam oczy i spałam dalej. Więc z jednej strony mogłam to zrobić i jakby wstać i pokonać siebie, ale z drugiej strony nie zrobiłam tego i nawet się cieszę. Zrobiłam to kilka godzin później, nic się jakby złego nie stało, a ja jakby wróciłam z powrotem i mówię wam o tym, że będą dni i będą momenty i będą rzeczy, które będą was wytrącały z obranego planu, obranego celu. Będą działy się zdarzenia i przeszkody, o których kompletnie nie macie pojęcia. Takie jest życie. I dostaniemy jeszcze nie raz. I ty dostaniesz, i ja dostanę baty, których się nie spodziewamy. I tylko pytanie jest na to, jak na to zareagujemy. Po prostu. Czy będziemy leżeć i położymy się i jakby już nic nie zrobimy i nie poddamy się, czy mimo wszystko zakasamy rękawy i zawsze o tym mówię i jedziemy do przodu. I ja uważam, mój największy sukces to jest to, że ja się nigdy nie poddaję, więc no więc po prostu robię dalej. Ja w ogóle nawet nie wyobrażam sobie, że nie zrobię tego dalej. Po prostu zrobiłam to kilka godzin później i nie mam do siebie ani żalu, ani pretensji, ani nie biczuję się za to i wy mnie też chyba nie biczujecie. A to pokazało tylko, że po pierwsze będą zdarzały się takie sytuacje, na które nie jesteśmy przygotowani i na które nie mamy wpływu. Po drugie, żeby wstawać wtedy, kiedy jest źle, jakby albo odpocząć, może najpierw tak odpocząć, wyciszyć myśli, bo najgłupsze, co może być, to jakby działać pod wpływem stresu, pod wpływem jakby emocji,
To jest najgłupsze, co może być, więc ja już od lat, od mojego czasu rozwoju, chociaż rozwijam się od 18 roku życia, ale jak już tak bardzo głęboko weszłam w to 7 lat temu, i rozwijałam się, szkoliłam i chodziłam do szkoły i tak dalej. Potem przeżyłam te wszystkie rzeczy, o których czytaliście w książce Jak uleczyć zranioną duszę. Macie ją też tutaj link pod spodem, możecie ją nabyć. Więc wtedy zeszła we mnie duża przemiana i ja nauczyłam się po prostu wyciszać umysł. Wtedy, kiedy było źle, kiedy było trudno, po prostu musiałam jakby przejść stan wyciszenia. Teraz, jak jestem przy Bogu, to dla mnie jest to o wiele łatwiejsze, dlatego że ja sobie po prostu włączę coś, wyciszam się i po prostu odlatuję. Dosłownie odlatuję, no mnie nie było. Ja i mówię, Boże, jak mi jest dobrze z Tobą. Ja zapomniałam o tych wszystkich rzeczach, wyciszyłam się, uspokoiłam. Po prostu dostałam takie ukojenie i taki pokój. Jest, wiecie, taki fragment w Biblii, że dam Wam pokój, którego nie da Wam świat. Jest napisane w Biblii. Jezus mówi to w swoim słowie. Ja dam Wam pokój, którego nie da Wam świat. I żadna psychologia, żaden coach nie da Wam tego, co da Wam Bóg. I wiem to, bo przechodziłam to właśnie wtedy, w trudnym okresie mojego życia. O tym piszę w książce, Jak uleczyć zranioną duszę. I teraz, jak działy się takie rzeczy i jakby te wczorajsze apogeum takie tego, to ja po prostu odpływam z nim i w ogóle kompletnie nie przejęłam się tym, co gdzieś jest na zewnątrz, tylko skupiłam się na sercu, na moim wyciszeniu, na nim przede wszystkim, żeby on mnie po prostu dał mi ukojenie. I to jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze w Bogu, słuchajcie. Że nikt nie dam. I żadna książka, żaden człowiek nie da nam tego, co nam da Bóg. Po prostu to jest przepotężne, przeogromne. Więc dzisiaj jest sobota, jutro niedziela. Jutro, kochani, mamy webinar. Czas działania, jak przestać odkładać i zacząć działać, więc zapraszam Was serdecznie. Możecie link do zapisu, bo musicie mieć link do zapisu, znaleźć na YouTube, no nie na YouTubie, przepraszam, tylko na Facebooku. W postach albo w wydarzeniu jest, więc koniecznie się zapiszcie, proszę. Te osoby, które będą zapisane, otrzymają również powtórkę, będą mogły sobie przez kilka dni obejrzeć jakby to, co było. Potem ten webinar wpadnie na sklep, więc będzie potem płatny. Więc jakby teraz te 2 dni skupiam się na pracy, na przygotowaniu tego do Was i na wyciszeniu, a w poniedziałek sprawa, która, wydarzenie, które się jakby miało miejsce wczoraj, jakby będzie miało swoje rozwiązanie, więc nie będę się na tym skupiać, bo nie ma sensu. Czekam do poniedziałku, a ja się skupiam na tym, co jest ważne, czyli na pracy, na działaniu i na kończeniu treści do drugiej części książki, Jak uleczyć zranione serce. I wiecie, to jest idealny czas. Ja sobie tak myślę, Boże, ty dokładnie wiedziałeś, że ja napiszę najpierw jedną książkę i potem ta druga, bo już większość jest napisane tej książki, ale jakby te rzeczy, które się oddziały w ostatnich miesiącu w moim życiu, jakby to będzie takie wisienka na torcie w tej książce, wiecie? W tej drugiej. I to musiało się stać, bo ludzie jakby przeczytają to i doświadczą, zobaczą rzeczy, które być może z którymi się oni borykają w swoim życiu, albo borykali się, albo będą się borykać. I jak jest rozwiązanie na to. I to jest cudowne. Także tyle dzisiaj ode mnie. W sumie nie wiem, jak mam nazwać ten podcast. Gorsza chwila, gorszy dzień. Nie mam pojęcia. Zaraz ktoś mi wpadnie do głowy. Ja Wam życzę cudownej soboty. Tak, bo jest pięknie, ładnie. Korzystajcie. Zaraz dzieci będą miały wakacje. W ogóle niesamowity czas. Ściskam Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!